Krzysztof Dałkrzewicz odchodzi ze szkła kontaktowego. Napisał ostro o Piotru Jaconiu. Z ofiary zamienił się w kata. O Krzysztofie Dałkrzewiczu, 75 litrów, zrobiło się głośno po jego słowach wypowiedzianych podczas szkła kontaktowego. Dziennikarz wydał oświadczenie na swoim Facebooku. Poinformował tam, że nie wróci już do szkła kontaktowego i zdradził, dlaczego rezygnuje z programu. Krzysztof Dałkrzewicz zdradza, dlaczego odchodzi ze szkła kontaktowego. Na Krzysztofa Dałkrzewicza spadła fala krytyki po tym, jak rzucił tekstem do Piotra Jaconia, jaką ma dzisiaj płeć. Ojciec transpłciowego dziecka rozpętał aferę, przez którą Dałkrzewicz podpadł wielu osobom. Skończyło się to wydaniem oświadczenia. Tą drogą chciałem powiedzieć wszystkim, którzy czekają na mój powrót do szkła kontaktowego, że postanowiłem nie wrócić. Doceniam rękę wyciągniętą do mnie przez TVN, dziękuję Tomkowi Sianeckiemu i moim kolegom za wsparcie, ale uważam, że po tym, co przeżyłem ja i moja rodzina w ciągu ostatnich tygodni, nic już nie będzie takie samo, napisał Dałkrzewicz. Dodał też, jakie oskarżenia padły w jego stronę. Najpierw zostałem homofobem i transfobem, choć napisałem piosenkę Ballada o wyklętych kretkach w obronie LGBT i 80 radiowozów. Śpiewam je na koncertach i to właśnie osoby ze społeczności LGBT pierwsze dzwoniły do mnie z dobrym słowem, gdy zacząłem być hejtowany. Później zostałem oligarchą, właścicielem kilku jezior, pobierającym gigantyczne opłaty od wędkarzy. Choć w sieci były teksty mówiące o tym, że to nieprawda, że wszystko łącznie z moimi rzekomymi wypowiedziami zostało wymyślone. Ksiądz Rosłan i portal Na Temat, który mu uwierzył, przeprosili mnie za to kilka lat temu, ale wygląda na to, że to nie wystarczyło. Wszystkie powielające kłamstwo portale podaje do sądu, bo nie może być tak, że powielana bezkarnie nieprawda staje się faktem wirtualnym, oznajmił Dałkrzewicz. Krzysztof Dałkrzewicz i jego obszerne oświadczenie. Dziennikarz odniósł się też do fragmentu, gdzie miał krytykować katastrofę w Smoleńsku. Myślnik. Zarzucono mi, że śmiałem się z katastrofy smoleńskiej, powoływano się na płytę Tutka, której cały nakład wycofałem. Na okładce płyty było dwóch pilotów z rozbitymi okularami, a wewnątrz piosenka z refrenem, rządzie kubrze ten samolot, bo już wszystkich cycki bolą, nagrana pół roku przed katastrofą. Gdybym nie wycofał tej płyty, ukazałaby się 2 czy 3 dni po katastrofie na rynku. Nie wyobrażałem sobie tego, napisał Dałkrzewicz. Dodał też, że to poniekąd on jest ofiarą. Myślnik. Zarzucano mi, że zażartowałem z Piotra Jaconia mówiąc, jaką on ma dzisiaj płeć, a ja trawestowałem słowa Kaczyńskiego. To była gafa, za którą od razu przeprosiłem. Nie miałem złych intencji. Piotr Jacoń nie uznał, jak mówił, pokątnych przeprosin, ale jak miałem to zrobić? Kropka. Poszedłem po programie i przeprosiłem. Później, gdy dzwonił do mnie, szybko okazało się, że nie dzwoni, by zażegnać konflikt, tylko napisać na internecie następny manifest. I mam niestety nieodparte wrażenie, że sam się na swój krzyż wdrapał, bo nikt go tam nie powiesił. A już na pewno nie ja, ani moja rodzina, która nie może się pozbierać po hejcie, na który nas skazał. I mam także nieodparte wrażenie, że z ofiary zamienił się dość szybko w kata, i że ma to gdzieś. Jeśli tak ma przebiegać nauka tolerancji, to ja w czymś takim nie zamierzam uczestniczyć, napisał Dałkrzewicz.